Państwa, to rzeczywiście 10. edycja. Proszę sobie wyobrazić, że 100 tysięcy uczestników mieliśmy. Przekroczyliśmy właśnie w tym roku liczbę 100 tysięcy uczestników we wszystkich edycjach. 500 000 bramek padło, proszę Państwa, w ponad 150 tysiącach rozegranych spotkań. Także jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. My jako Deichmann, firma międzynarodowa, ale tutaj polska spółka córka, że możemy z takim turniejem, z taką wspaniałą imprezą współpracować, bo to nie tylko te liczby, ale nieprzeliczone zupełnie ilości wzruszeń, emocji, radości, prawda? W imprezie, w której, jak to wielokrotnie podkreślamy, nie ma pokonanych, są sami zwycięzcy. Kolejny żywy dowód zwycięstwa ducha nad materią. Dążymy do zwycięstwa. Chciałbym pogratulować wszystkim zawodnikom za te fantastyczne dwa dni, te 208 meczów emocji. Wszystko to, co oglądaliśmy tutaj, to myślę, że na długo zostanie w Waszej pamięci i mam nadzieję, że w przyszłości z kategorią U9 będziemy się jeszcze spotykać. Kategoria U11 kończy przygodę z naszym turniejem, ale emocje, które tutaj przeżywaliście przez te kilka lat z nami i przez ten rok pozostaną. Także dziękuję ślicznie. Ależ charakter, ależ serce do walki. 2-0 Wybrzeże Kości Słoniowej prowadzi z Chorwacją. Wybrzeże Kości Słoniowej ze Szczecina. I uwaga, szansa na 3-0. Będzie! Jest 3-0! Ekstraklasy w tym sezonie. Jesteśmy ciekawi, jak Sandecja spisze się w Ekstraklasie. Jeszcze nie mogę doczekać nowego sezonu. To jest nasza rodzima liga. Śledzimy. Dobra, kubeczek ostatni zabrać, mam nadzieję, że będą jeszcze kubeczki od pani Ewy, jak nie, to będziemy rozdawać parasoli i okulary, też są bardzo wartościowe. Ponad 1000 osób przyjechało do naszego miasta na, myślę, wielkie święto piłki nożnej, święto piłki nożnej w tym najmłodszym i najbardziej wdzięcznym wydaniu. Wspaniałe emocje, dużo radości, dużo uśmiechu, dobra zabawa zawodników, ale również rodziców. Była to 10. edycja finałów. Fantastycznie przebiegła, super pogoda, super atmosfera. Naprawdę wszystkie dzieciaki dawały z siebie wszystko. Trenerzy byli, grali fair play. Sędziowie się nie mylili, to było bardzo, bardzo budujące. Jestem wręcz przekonany, że spośród zawodników, którzy właśnie grali w tym turnieju, w tej edycji finałów, będą przyszli reprezentanci Polski. Także myślę, że o przyszłość piłki nożnej w Polsce możemy być spokojni, bo naprawdę poziom, zaangażowanie i liczba osób, która uczestniczyła w tych rozgrywkach jest ogromna. 22 tysiące dzieciaków uczestniczyło. Na finał przyjechało blisko 1000 uczestników, także wspaniała impreza. Bardzo fajnie, że finał odbywał się właśnie w Wałbrzychu, w naszym mieście.
Ciężko było wygrać te mistrzostwa? W ćwierćfinale i w półfinale było, spotkaliśmy opór i wróciliśmy w jednym meczu z dalekiej podróży. Finał nam się pomyślnie ułożył i kontrolowaliśmy. Kto, nie możecie coś dla mnie zrobić? Kto największy problem sprawił? Zasada fair play, respect. Możecie podnieść. No, największym problemem to był Nowy Sącz, gdzie przegrywaliśmy 2-0 i w 7 minut udało się odrobić do 3-2. To jest na pewno duże przeżycie dla chłopców, bo to pierwszy taki duży turniej w ich życiu, gdzie zjechały zespoły z całej Polski. Turniej długi, trzydniowy, przyjechaliśmy w piątek, na pewno wyczerpujący, też pogoda, cały czas jest gorąco, bardzo wysoki poziom drużyn, z którym się mierzyliśmy, także na pewno poprzeczka była wysoko podniesiona, ale wspólne treningi przez 2,5 roku, systematyczna praca i to jest jakaś nagroda dla tych chłopców za pot, który wylewają w treningach, za wiele wyrzeczeń, za poświęcenie ze strony ich rodziców, którzy wożą ich na treningi, na turnieje po całej Polsce, to dzisiaj procentuje, to doświadczenie zebrane przez te ostatnie lata. Organizatorów trzeba pochwalić, bardzo wszystko fajnie zorganizowane, dograne na ostatni guzik, super atmosfera, wysoki poziom, dużo fajnych, wyrównanych meczy. No i takie to jest ukoronowanie, zwieńczenie całego sezonu. Przygotowanie, organizacja jest na najwyższym poziomie. Nie brakowało nam niczego, przedsięwzięcie logistyczne ogromne, no bo przecież 64 drużyny w dwóch kategoriach wiekowych, także na pewno organizatorzy mieli co robić. Dziękujemy za gościnę. Był to nasz pierwszy udział w tym turnieju, także na pewno w przyszłości jeszcze w U11 też będziemy chcieli zagrać. Bardzo fajna impreza, jesteśmy tu po raz drugi. 2 lata temu wygraliśmy finale, w tym roku niestety się nie udało. Gratulacje dla Szczecina, bo naprawdę są bardzo dobrym zespołem. Dużo emocji, dużo bramek, bardzo wyrównanej. Poziom drużyny był bardzo dobry, nawet można powiedzieć, że wyśmienity, także no, rewelacyjnie. Dobre są wrażenia, cieszymy się, że doszliśmy do finału. Chcielibyśmy podziękować organizatorom za wspaniałą organizację tego turnieju i trenerom i rodzicom za to, że nam kibicowali. Jesteśmy zadowoleni bardzo, że doszliśmy do finału. I bardzo będziemy, jak przegramy nawet, to będziemy nawet gratulować przeciwnikom, a nie będziemy się obrażać. To jest ważne w sporcie, prawda? Tak. Gra w piłkę nożną to jest zabawa, a nie o jakieś mistrzostwa walkę. Jak jesteśmy juniorami. Jak oceniacie swoich przeciwników? Dobrze, ale trochę faulowali. Jak długo grasz w piłkę? 5 lat. A czemu piłkę nożną wybrałeś? Bo bardzo mi się podoba i kocham ten sport. Akurat mi się tak spodobało, dopadło mi do gustu, jak oglądałem mecze w telewizji. Jak w ogóle oceniacie mistrzostwa? Super! A trudno było? Tak! Z kim najciężej się grało? Spokojnie. Jak oceniacie swojego kolegę? Bardzo dobry. Bardzo dobry. Tylko łapać, najlepszy golkiper. A bramek dużo strzeliliście przez te 3 dni? Tak! Deichmann! I kochani, za to, że was tak kocham, animacja ale. Fajnie, super, mega. Ale! I jeszcze raz to zrobimy z ręką, za każdym razem. Ale fajnie! Ale super! Ale mega! I teraz jeszcze zdjęcie.